co ja robię, kurwa, w życiu? Witam serdecznie na kolejnym szwendactwie. Jakiś czas temu razem z Kubą i z Michałem zwiedzaliśmy schron łączności dalekiej. Jak doszukaliśmy się w internecie, w niedalekiej odległości od tamtego obiektu znajdował się bardzo podobny obiekt, będący takim schronem łączności rezerwowym, który podobno jest zachowany w dużo lepszym stanie. Problem jest taki, że jest do niego dużo gorszy dostęp. I o ile do tamtego udało nam się wejść wejściem głównym tak naprawdę, tak do tego będziemy wchodzili wyjściem ewakuacyjnym. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na oglądanie filmu. No to ja Wam powiem, że punkty to było chyba małe piwo do tego. Dobra. Jest okej? No. Z 15 metrów potworaka przed nami. Jednak na kolanniki to był dobry pomysł. Coś ci, Kuba, jeszcze wziąć? Dobra, ja idę w takim razie. Pomysł z nakolannikami był naprawdę genialny. Kości jakiegoś zwierzaczka. Pierwsza część za nami. Jesteśmy jakieś z 5 metrów pod ziemią. Przed nami kolejne 5. Kuba, zostawię plecak i też go spuścisz, co? No. Zostawię plecak i go spuścisz do mnie. Dobra. Jesteśmy przy drugiej drabince. Już kawałek tylko. No, Kuba na drabinę uważaj, bo ostatniego nie ma. Muszę poczekać, aż mi Kuba spuści plecak.
co ja robię kurwa w życiu? Ja pierdolę. Co z nami jest kurwa, nie? No. No na takim hardkorze nie wychodziłem jeszcze. No dobrze, to już możemy oficjalnie powitać w zapasowym schronie łączności. Wyszliśmy z dziury w podłodze. Czekamy na ostatniego uczestnika. Z prawej strony mamy zarys. No. 503 nogę na prawą stronę. To jest kurwa lewa. O, dobrze. Pięknie. No, dziękuję. No i weszliśmy w szatni. Szatnia, nie? To jest szatnia. O. Cokolwiek tutaj było, zostało wywalone, ale została instalacja z filtrami. Czy może nie tyle z filtrami, co silniki, nie? No ale Tyskiego nie pili tutaj na pewno pracownicy, tylko już ktoś potem. Destylarka, akumulatory, akumulatory, WC. O. Toilet? Nie musiałeś już tu być. Nie. Umywaleczka, kibel. I silnik, czyli tam jest włącznik do tego kolejnego silnika. O! To tego pomieszczenia nie było tam, w tym poprzednim schronie, albo po prostu było tak zdewastowane, że nie było tych szafek wszystkich. No tak, bo widać, że zostały tylko listwy, a to co było położone na tym jest zerwane. Mamy te słynne pomieszczenia z cegłami. To jest ta główna sala. Widzimy, że jest dodatkowo była O! A to jest bardzo możliwe, że to jest kolejne jakieś przejście ewakuacyjne. To mi się wydaje. A nie, idzie sprawdzić, co jest dalej. Ale co, ściana? No ściana i jakieś drutne przewody. Aha. A to może ten techniczny, kanał techniczny do instalacji całej możliwe. No, tak wygląda dokładnie. To ciekawe, czy to są schody do tego, przed którym staliśmy, czy to jest drugie wejście od zewnątrz, którego nie widzieliśmy jeszcze. Może być, że to jest to. A one mają rygle z dwóch stron. W kanałach w podłodze jeszcze widać szczątki instalacji, która szła. Wszystkie pomieszczenia. No to są takie same drzwi jak tutaj na czterech ryglach, zobaczcie. Tylko, że te rygle się jeszcze tu ruszają. Kolejne pomieszczenie socjalne pod
tytułem toaleta. To chyba tak właśnie było, jak się wychodziło, schodziło wewnątrz do schronu. Wchodziło się tą częścią i to była część, to była taka komora dekontaminacyjna. Te drzwi były zamknięte, przechodziło się za ścianą przez pewnie jakąś umywalnię i możliwe, że zmianę ciuchów i dopiero można było wejść tutaj na teren całego obiektu. Panie, otwórz pan. Zamknął nas. Musimy przejść tędy. Żartowniś. Jeszcze fragmenty jakiegoś mechanizmu. Zobacz. No, zobacz co to. Jakiś zawór? Zawór. Haczyki w ścianach nie są stare. Haczyki w ścianach raczej nie są stare. Zobacz. Bardzo możliwe, ale zobacz, ja mówię o tych haczykach, które są w ścianę powkręcane. To nie są stare haczyki. Też mi się wydaje, że sobie ktoś tutaj hamaki rozwieszał, świeczki jakieś stoją. Więc jakaś nocka tutaj była. Ubikacja. No tędy wchodziliśmy. O, to są dopiero bajery. No to w tym poprzednim schronie nic nie zostało tutaj z tego. Drobne odbiory. W sensie, że paczki? Zobacz, jakie są grube maty, takie jak u nas w niskim napięciu. Takie grube maty izolacyjne. Za mocne światło prześwietla. 1960. Ale dość konkretne. Resztki instalacji, pompownia, syrena, warsztat, wszystkie włączniki opisane po rusku. Natomiast zobaczcie, czy to będzie widać na kamerze, jakie grube kable wychodzą z ziemi. Tu jest ujęcie wody, nie? Pewnie znowu. Ale tej wielkości bezpiecznika wkładki to jeszcze nigdy nie widziałem. Przed chwilą bawił się nim Kuba. Wkładka bezpiecznikowa, rok produkcji 1960, 20 kV. No, konkret. Sama ropa. No i to był agregat. Dzień dobry. To jest wejście tak na ten. Magazynek broni prawdopodobnie, tak? Właśnie, w tamtym były dwa takie.
tu na razie jeden. I to jest to wejście, w którym wchodziliśmy w tamtym, z korytarzem pod górę. No i co, i to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o zapasowy schron łączności. Obeszliśmy go całego. Teraz nam pozostaje droga z powrotem. Znowu tunelem ewakuacyjnym. I wyjście z niego to będzie coś, co będzie znowu wielkim wyzwaniem.